Chciałem dzisiaj przenieść się w nieodległą dosyć historię, bo 300 lat to cóż to jest w historii tak wielkiego narodu jak nasz, i przypomnieć tamto ogłupienie, byśmy mogli przejrzeć się w postawach i myśleniu naszych przodków z początku XVIII wieku. Po śmierci króla Jana Sobieskiego szlachta zjechała na elekcję. Na elekcję nowego króla. Jakie kryterium wyboru przyjęto wtedy? Takie samo, jakie od lat wybiera nasze społeczeństwo przy elekcjach. Po prostu szlachta powiedziała, kto da więcej, kto więcej zapłaci, kto da więcej obietnic. Widzą Państwo analogię? Wybraliśmy wtedy Niemca. Konkretnie Sasa. W pierwszym roku swoich rządów potajemnie spotkał się z władcą Brandenburgii i Prus, z carem Piotrem I. Już wtedy podjęto rozmowy o rozbiorach Polski. Nas uczy się na historii, że to dopiero w 1772 roku. Nie. W 1702 roku, kilka lat po tych rozmowach, obce wojska zajęły Wilno, Warszawę, Lublin, Kraków, a później Lwów. A co nasza szlachta na to? Co nasi magnaci i duchowieństwo? Magnaci i duchowieństwo w tym czasie byli już załóżnikami obcych dworów. Realizowali ich politykę i zwalczali się między sobą. Szlachtę z kolei opanował straszny duch głupoty. Do dzisiaj pozostały dwa hasła, dwa przysłowia z tamtych czasów. Nasza szlachta tamtych czasów doszła do genialnego wniosku, co jest gwarantem bezpieczeństwa i niepodległości Polski. Nierząd. Polska nierządem stoi. To było zawołanie, myśl przewodnia patriotów, w cudzysłowie patriotów, XVIII wieku. Czy dzisiaj, kiedy słyszymy wśród naszych rodaków, a wszystko jedno, kto nami rządzi, może być Niemiec, może być Ruski, mnie to nie obchodzi, byle ja miał spokój i było mi dobrze. Drugie hasło bardzo popularne w tamtych czasach. Kiedy przez Polskę przechodziły w tej z powrotem obce wojska, nasza szlachta mówiła, za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. To było wychowanie naszej elity, naszej młodzieży. Dzisiaj w jakim duchu wychowało się to pokolenie po 89 roku? Naczelnym hasłem wychowania młodzieży trzeciej RP jest rób ta co chce ta. Widać, że faza głupoty wróciła w całej okazałości. Niestety to, co stało się pod Smoleńskiem, ta śmierć, te ofiary, to jest także pokłosie tej głupoty. Czy naród polski wyciąga lekcje? Czy coś się zmienia? Bo nie przyszliśmy tutaj tylko po to, żeby narzekać. Rzeczywiście kilka takich jaskółek zmian można pokazać. Pierwsza to postawa Jarosława Kaczyńskiego. Koniec rozmów ze zdrajcami i tymi, którzy niszczą Polskę. Widzicie, jak druga strona skręca się i skowyczy z tego, że nie traktuje się ich jak partnerów do rozmów, jak domagają się debaty? Zobaczcie Państwo, co by było, gdyby taką postawę przyjąć w wyborach prezydenckich, żeby wtedy mówić jasno, z kim i z czym mamy tu do czynienia. Może jeszcze nie jest za późno. Druga przyjemna sprawa, pokazująca, że ludzie zaczynają rozróżniać, kto jest patriotą, a kto się pod niego podszywa. To rejestracja komitetów wyborczych. Zobaczcie Państwo, że po prawej stronie udało się zarejestrować tylko jeden komitet wyborczy. Ludzie odmówili składania podpisów tym, którzy się podszywają pod hasła patriotyzmu, dobra Polski i tak dalej.
trzecim, takim z ostatniej chwili, dobrym znakiem jest pojawienie się wreszcie codziennej polskiej gazety, która przemówi nie do elit, ale do prostych ludzi, żeby na ulicy, w kolejce, u lekarza, na targu, w sklepie, żeby można o tych sprawach rozmawiać. Ale zobaczcie, to jest 22 lata po tak zwanym odzyskaniu niepodległości. Polacy po tym czasie saskim opamiętali się. Wiemy, Konstytucja 3 maja i tak dalej. Wtedy okazało się to niestety za późno. Oby tym razem nie było nam dane aż tak gorzką lekcję naszej głupoty przeżywać. Co więc stoi przed nami? W sensie długofalowym to uczyć siebie mądrości i uczyć naród mądrości. To jest droga dla polskich patriotów. To jest budowanie od podstaw społeczeństwa. A 9 października mamy prostą sprawę. Odpędzić wreszcie od władzy zdrajców, kłamców i niszczycieli naszego państwa. Nawet jeśli mają poparcie kardynała Dziwisza. Dziękuję. Thank you.